Dzisiaj przetestujemy aplikację do zarabiania. Czy grając w tę aplikację, grając w gry z tej aplikacji, czy rzeczywiście coś zarobimy? Nazywa się ona 2048 Arctic Battle i przedstawiają tą w reklamach tę gierkę jako aplikację, gdzie możemy sobie zarobić. Zrobimy sobie cały test tej gry. Oczywiście popatrzymy sobie, czy jest wypłacalna, jeżeli tak, albo sprawdzimy, czy jest to po prostu oszustwo, więc serdecznie zapraszam, słuchajcie. Z tego, co widzę, na początek mamy różnego rodzaju tutorial, tak? Samouczek. Z tego, co widzę, aplikacja jest też po angielsku. I jak widzicie, zobaczymy, czy w ogóle są tu opcje do wypłaty, czy w ogóle jest tu możliwość zarabiania, bo z tego, co przedstawiano tę aplikację, to była do zarabiania. Sprawdźmy to, tu możemy otworzyć coś, dostajemy diamenty. Sprawdźmy sobie tak, mamy tutaj jakiś kontakt, mamy nazwę i tak dalej. Mamy iglo i teraz tak, my tu możemy kupić różnego rodzaju rzeczy. Możemy użyć jakiegoś bałwanka. Spróbujmy połączyć parę tych klocków, tych obiektów i zobaczymy. O, proszę bardzo, dostaniemy być może tu tego bałwana i zobaczymy, czy dzięki temu będziemy w stanie odblokować opcje być może. Patrzcie, czy mogę tu coś zrobić? Aha, mogę to upgrade'ować. Czy dostaniemy tutaj, o, patrzcie, znowu skrzynkę dostajemy, odblokujemy. Czy będziemy mogli te gemy wymienić na jakieś pieniądze, na jakąś walutę? Gra jest w wczesnym dostępie, więc zastanawiam się, czy rzeczywiście dzięki niej dostaniemy opcję, możliwość tak naprawdę zdobycia tutaj jakiejś gotówki. Na razie przejdźmy sobie przez całą tą grę i jestem ciekaw, czy będziemy w stanie coś tutaj, słuchajcie, zarobić. Dobra, 32 tu jest, czy możemy to połączyć? Możemy, ale pytanie, patrzcie, znowu dostaniemy skrzynkę, tylko ja tu nie widzę nigdzie opcji do wypłaty tak naprawdę. Możemy coś sobie użyć, tu kupić coś. Czy to jest zwykła gra i po prostu w reklamie nas oszukali, że nie będzie tu wypłaty? Zagram jeszcze trochę i być może odblokowując jakiś poziom będziemy w stanie odblokować sobie opcję wypłaty, bo to jest zastanawiające. No dobra, ten bałwanek to nam tak średnio coś dał, tak szczerze mówiąc, więc tym bardziej jest to trochę podejrzane. Już to mnie zastanawia. Bo nie widzę tu w ogóle możliwości wypłat w tej aplikacji. Tak jest przedstawiana, jakbyśmy rzeczywiście mieli możliwość wypłacania, natomiast ja tu nic takiego nie widzę. Sprawdźmy jeszcze troszkę, może jakbyśmy te 16 połączyli, te 128. Jest kolejny bałwanek, tylko że tak naprawdę to jest taka gierka, no normalna gierka tego typu, gdzie się łączy te wszystkie obiekty. Natomiast z tego, co widzę, nie dostaliśmy tutaj możliwości jakby... to jest zastanawiające. Gdzie tu są? Tu jest restart, mamy kontakt. Możemy się skontaktować pewnie na maila i tak dalej. Thermoviews. Okej, czyli tutaj mamy studio, które to tworzy. Na Malcie jest to studio, jak widzicie, zlokalizowane, więc wiadomo, z czym to się je. Tylko że... tutaj, czy jest w regulaminie jakaś informacja w ogóle na ten temat, że tu coś jest wypłacane? No to wygląda na to, że jest to po prostu ściema, słuchajcie. Nie ma tu nigdzie opcji do wypłacania. No niestety, słuchajcie, wygląda na to, że gierka nie ma możliwości zarabiania, co jest bardzo dziwne, bo tak została zareklamowana. Natomiast zastanawia mnie to, jak widziałem filmy na YouTube z tej gry, to było zarabianie, natomiast tutaj tego nie ma. Nie wiem, dlaczego tak jest. Jeżeli sobie wejdziemy sobie tutaj, to jak widzicie, tak wygląda ta aplikacja, jest w wcześniejszym dostępie. Nie ma tutaj w ogóle żadnych recenzji, więc też nie wiemy, czy ludzie mają możliwość zarabiania. Jestem bardzo ciekawy tego, co myślicie. I oczywiście dajcie znać, jeżeli coś będziecie mieli, jakieś gierki, które aplikacje na Google Playu, które zarabiają, z chęcią je potestuję. Natomiast tutaj w tej aplikacji, jak widać, no nie do końca jest tak, jak mówią na YouTubie.